Siemanko, ja jestem Lucek i dzisiaj po ludzku pokażę wam, jak stunigowałem moją Porsche'awkę GT3 RS4.0, którą dostaliśmy ostatnio z kodu. Dlaczego nie robię jej przeglądu? Dlatego, że większość z was już wie, jak te Porsche się prowadzi. A jeśli będziecie chcieli naprawdę zobaczyć, jak ten samochód jeździ, bo na przykład wiem, że niektórzy z was dostali na przykład Porsche GT3 RS zwykłą, czy nawet inne wersje tego samochodu, to wtedy napiszcie mi w komentarzach. Ja oczywiście zawsze czytam wszystkie wasze komentarze i jeśli są jakieś tam pytania, czy dość sensowne zadane te komentarze i nie wiem, odnoszą się do czegoś, na co mógłbym wam odpowiedzieć, wtedy po prostu na nie odpowiadam, ale przeważnie na YouTubie zawsze odpowiadam na wszystkie wasze komentarze. Taka jest moja dewiza. I teraz sprawa jest taka. Pomalowanie tych krat w środku samochodu oraz, jak widzicie, kilku elementów łącznie z lusterkami bocznymi, nie wiem, lotkami na spoilerze, to jest prosta sprawa i zaraz wam to pokażę, jak zrobić. A poza tym mam nadzieję, że wymyślę coś dla was ciekawego tutaj, jakiś malunek poza tym fajnym malowaniem, które mamy stokowe, gdy dostajemy wersję Megablock, chociaż niektórzy też chyba dostawali zwykłą wersję stokową tego samochodu. Dobra, więc zobaczmy. Najpierw tak, wejdźmy do sklepu z naklejkami. To nie są oczywiście oryginalne felgi z tej wersji samochodu, one wyglądają inaczej, ja je pokażę wam jeszcze za chwilę, ale zacznijmy od podstawowej rzeczy. Ja mam tutaj dwie naklejki i ta jedna naklejka odpowiada właśnie kolorowaniu tych lusterek, tych innych elementów, które normalnie nie możemy kolorować niby, prawda? Jest to taki trik, który już w sumie nieraz pokazywałem wam i pokażę wam teraz tym razem też, dlatego że robię tuning tego samochodu i chcę kompleksowo wyjaśnić, jak ja to właściwie zrobiłem. Mamy tutaj kilka części ponadto wsadzonych, m.in. body kit, który dodaje nam ten spoiler, to nie jest spoiler dodany oddzielnie, jak i maskę z włókna węglowego, która jest oddzielnym elementem tuningu wizualnego. Ponadto mamy stokowe felgi od Porsche GT3 RS 4.0, a ja wsadziłem sobie takie, jakoś mi się tak podobają i pasują do tego modelu, nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie, po prostu. I no cóż, mamy tu w sumie kilka naprawdę fajnych naklejek unikalnych, których nie możemy zdobyć normalnie. Możemy je sobie modyfikować w różny sposób. Już można zobaczyć, że nie wiem, czy to tylko i wyłącznie na tym bodykicie, który jest zresztą bardzo unikalny, chociaż nie wnosi dużo modyfikacji do tego modelu, to jednak coś tam zawsze zmienia. Na przykład dodaję ten spoiler z tyłu, który jest no sexy. Więc mamy tutaj taką naklejkę. Możemy ją sobie powiększyć, nie powiększyć. Jest to w ogóle kilka, aż 10 naklejek unikalnych. Niektórych niestety, jak widać, nie możemy modyfikować. Za co odpowiada ta naklejka? To jest kolor szary. Gdzie ona jest? Musimy na spoilerze, słuchajcie. Fajnie. Możemy sobie tutaj modyfikować kolor spoilera. Także tą naklejkę sobie zostawimy. Na pewno się jeszcze przyda. Ponadto tej naklejki nie możemy modyfikować. A to jest naklejka, której też nie możemy koloru zmienić, ale chyba możemy zmienić jej położenie. To jest jakaś taka naklejka. To damy ją sobie tu z powrotem. I niech ona sobie tutaj będzie. A te naklejki, które nas interesują, czyli na przykład kolorowanie spoilera, ja nie chcę dokładnie nakładać jej znowu, więc daję ją sobie do góry. Ponadto mamy tutaj takie coś jak Porsche. Tego też nie możemy modyfikować, to jest na tym spoilerze, ale naklejka na całą karoserię. Gdzie ona jest? Nie mogę jej znaleźć. Więc postaramy się coś tutaj wymyśleć sensownego. No i cóż, zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli tego, co was chyba najbardziej interesuje. Jak pomalować kraty w środku. Niektórzy już na pewno znają ten fajny trik. Polega on na tym, że
dajemy na tył samochodu naklejkę, najlepiej kwadrat, rozciągamy maksymalnie na szerokość i teraz opcja jest taka, najlepiej sobie ją podwoić i jeszcze bardziej ją trochę powiększymy ją do góry, ciach. Ok, i już niżej jej nie możemy dać, więc ją trochę zmniejszamy i chowamy jak najniżej. I ta właśnie naklejka odpowiada nam za kolorowanie elementów różnych. Prosty trik, fajnie można się zabawić, prawda? Można sobie stworzyć jakąś tam fajną kreację dla naszego samochodu. Ale o tym za chwilę. Jeszcze mam tutaj kilka części wizualnych. Więc moim zadaniem jest teraz wymyśleć jakieś malowanie do tego samochodu, bo właśnie taką ikoną jest. Ikoną właśnie tej serii filmów jest jakieś tam malowanie głównie, chociaż części wizualne także. A tych mam sporo. Mam zamiar zaopatrzyć się tu w jakiś neon, chociaż bez neona i tak wygląda sexy samochód. Jest to podstawowa podszewka. Mi się wydaje, że GT3 RS 4.0 ma takie tutaj ścięcie świateł. Nie wiem, jak jest dokładnie, możemy to sprawdzić w sumie. To sobie zapiszemy. Zobaczymy, jak jest w GT3 RS 3.0 bodajże. Ona nie ma tutaj dopisanego 3.0, ale to jest 3.0 chyba. Więc no i w sumie zobaczymy szybko różnicę między Megablock a tą właśnie Porszawką. Może będzie kogoś to interesowało, dlatego że nie wszyscy, jak mówiłem, dostali tą wersję Porszawy. No i zaraz zobaczymy. Porsche. Aha, tu mamy tylko Carrera. Więc damy wszystkie Porszawki. Gdzie wy jesteście, Porszawki? Czyżby nie było Porszawki? Nie, Porszawki są zawsze. Ok, jest GT3 RS. A nie, jednak też ma takie ścięcie świateł. W sumie są to chyba zupełnie identyczne modele. O kurczę, nawet nie ma tej 4.0 na obecnie u dealera samochodowego. Chyba jakiś czas temu została wycofana. W każdym razie moim zdaniem ta Porszawa, którą widzicie teraz, jest lepsza niż ta, którą ja posiadam. I pewnie dlatego był to przez dłuższy czas faworyt w Need for Speedport. Teraz jest nim Porsche Cayenne, McLaren F1. Dobrze, zajrzymy... O, w mordę, nie to. Zobaczcie sobie przy okazji, jakich mam kierowców innych. Nie o to mi chodziło. Chciałem wejść do tuningu. Dobra, i wejdźmy sobie do warsztatu z częściami. No i jak mówiłem, warsztat z częściami prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj jeden unikalny bodykit, którego nie ma obecnie u dealera. No w sklepie po prostu z częściami wizualnymi. Mamy tutaj unikalną maskę. Maski do tego samochodu są niedostępne. Dlatego ta maska jest unikalna z włókna węglowego. Fajnie wygląda, niech zostanie. Ale za to mamy spoiler. Mamy spoiler, możemy ten usunąć chyba? Tak, możemy go usunąć. Jest to co prawda spoiler pochodzący od bodykitu, dlatego że nie, jak widzicie, nie mamy tutaj spoilera jako oddzielnej części. Prawdopodobnie gdybym wyciągnął ten bodykit, czego oczywiście nie zrobię, to by nam ten spoiler też zniknął. Tak wygląda Porsche bez spoilera. Mamy jeszcze kilka spoilerów za IGC. No i jeszcze jeden bodykit, który wygląda w ten sposób. Powiem wam, że niespecjalnie mi się podoba. Z tyłu fajnie wygląda, ale przód to jest totalna kaszanka rozpieprzona przez kokoty. Więc tak, ja chcę sobie włożyć jakiś neon. Zaraz to tak zrobimy. O, już mam pomysł w sumie na te Porsche, ale to o tym za chwilkę. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie chcę was specjalnie też znudzić. Więc tak. Felgi myślę, że możemy sobie zostawić. Ja mam naprawdę sporo części tych wizualnych. Felgi wyglądają spoko. Jak już mówiłem, bardzo mi się podobają w tym modelu. Mam jeszcze tu kilka innych. Chciałbym kiedyś coś takiego zrobić, żebyście... A, to by pasowało bardziej pod live'a. Zrobiłbym na przykład live'a z NFS-a.
i na żywo byście mówili: ej Lucek, włóż te felgi, bo te są naprawdę super. Jakieś takie, nie wiem, szybkie głosowanko, coś takiego, i wkładamy te felgi jej albo coś innego, i tak razem byśmy tunigowali sobie po prostu taką Porsche'ę. Myślę, że to by było fajne doświadczenie razem z wami, tym bardziej, że no, jeździło mi się dzisiaj, bo nagrywam dzisiaj w sobotę ten filmik, jeździło mi się dzisiaj z wami naprawdę super. Okej, tu mam jeszcze jakieś takie, ostatnio wygrałem bardzo fajne felgi, one są dosyć unikalne, dlatego że nie możemy ich chyba wygrać nawet w wyścigach, dostałem je za achievementy. Niech zostaną sobie te felgi. Teraz kwestia neonu. Ja mam tutaj kilka czerwonych. Wiecie co, mam wielką ochotę zrobić sobie tą Porsche'awkę na czerwono, dlatego że myślę, że czerwony bardzo będzie pasował do tego samochodu. Okej, obniżenie mamy, rejestrację mamy, możemy wyjść z tuningu do części wizualnych. No i teraz cała sprawa polega na tym, aby stunigować ten wóz naklejkami, pomalować ładnie. I od czego zacznę? A zacznę od tego, że usunę te naklejki, tylko boję się właśnie tej usunąć. Dobra, tą jedną sobie zostawimy, tą usunę i robimy tak. Tą nakleję na całą, ciach, elegancko, cała karoseria. Bo nie chcę sobie usuwać tych pozostałych naklejek, tych unikalnych. Może kiedyś przyjdzie mi kaprys po prostu coś z nimi zrobić ciekawego. A teraz pomaluję sobie i zakryję te unikalne naklejki naklejką kwadratową, rozciągniętą na cały samochód. I na jakiś tam kolor. Aha, miałem czarny wziąć. Czarny. Albo może taki siwy. Niech będzie siwy. Dobra. I teraz opcja jest taka. Bierzemy sobie szykany i robimy ładny gradient na cały samochód, tak żeby wyglądało, jakby on się od dołu palił. Taki właśnie mam dzisiaj pomysł na tuningowanie, na przerobienie tego wozu. Ciach, rozciągamy. Jak robić ten efekt gradient, też już wam pokazałem i przy okazji możecie sobie, ci co jeszcze może nie wiedzą jak to robić, możecie sobie teraz podejrzeć, jak można to prościutko zrobić i no i bardzo przyjemnie w sumie pobawić się w taki tuning, prawda? Jeśli was na przykład wkurzą oszuści na trybie multiplayer. No i co, mam takie główienko. Teraz cała sprawa polega na dobraniu odpowiednich kolorów. Ciach, niebieski zmieniamy na ciach. Czerwony, tutaj zmieniamy na przejście, takie coś. O! Co powiecie na to? Lucek, this looks shit. Musimy to jakoś poprawić. Co prawda tu się zrobił ładny gradient, ale co z bokiem? Co z tym tutaj? Właśnie, trzeba to jakoś tutaj wykombinować. No dobra, niech sobie najpierw tak zostanie. W sumie już wygląda całkiem nieźle. Nie wiem, czy lepiej by nie wyglądało na przykład z kolorem czarnym. Jak myślicie? Zobaczmy. Kolor czarny. Ciach. Ciach. I ciach. No, tak wygląda całkiem nieźle. Dajmy jeszcze tył w gradient. Ciach. Oh shit, trochę się za bardzo rozciągnęła. Okej. Dobra. Teraz trzeba wyrównać do tej naklejki. Okej, dobra. I znowu robimy to samo. Czyli malujemy na czarno, na niepotrzebne miejsca. Tu się coś dziwnego zrobiło. Zobaczmy, jak to można sfiksować ładnie, czyli naprawić. O kurczę, mamy takie nieładne tutaj przejście. To będzie widać, wiecie? Trzeba to jakoś zlikwidować koniecznie, bo inaczej będzie kubka. Ale może się uda jakoś to. Może tak. O kurde. Co teraz? Pomocy! Lucek potrzebuje pomocy. Okej, wiem już co zrobić, żeby kolor był bardziej czerwony.
Zróbmy. A właśnie, to nie jest czerwony. Beaches, to jest czerwony. I ten też nie jest czerwony, tylko to jest jakiś kurde różowawo-gejowaty. Dajmy tutaj prawdziwy czerwony kolorek. Ciach! Teraz mamy prawdziwy kolorek czerwony. Może tutaj tego nie widać, ale jakbyście wjechali sobie proszawką taką właśnie z tym kolorem tutaj maksymalnie jakimś takim jaskrawym do tunelu, tam oświetlenie jest trochę inne w Need for Speed World i zobaczylibyście, że samochód jest lekko różowaty, co moim zdaniem negatywnie wpływa na opinię innych graczy o was. Chyba że jesteście homo. I teraz tak. Kolejna rzecz. Robimy tak. O, tu mamy jakiś problem z nakładaniem naklejek. Paskudnie. Co teraz? Lucek znowu. A nie, tutaj. Tu się da kawałeczek. Coś nałożyć tą nakleję. Dobra. To rozciągamy ją znowu maksymalnie. Ciach, ciach. I tu trzeba zrobić ten gradient ładnie. Tak, żeby też wyglądała, jakby się paliła gdzieś tam od dołu ta Porszawa. Jakby gdzieś tam na dole był jakiś diabełek. Okej. Ciach. Takie coś. I znowu robimy tą samą kwestię co wcześniej. Malujemy elementy niepotrzebne na czarno, tak żeby wtapiały się ładnie tutaj. Okej, tu możemy złapać. Ładnie, może być. Dobra, crate. Jeszcze tylko poprawimy kolorek czerwony na czerwony. W ten sposób wygląda moje Porsche. Jeszcze można by coś tutaj zmienić. Aha, miałem jeszcze się pobawić właśnie tą kratą. Czyli tak, zmieniamy sobie kratę. Oraz jeszcze trzeba pomalować i dobrać spoiler. Właśnie, jakby tu rypnąć spoiler, czy na czerwono całkiem, tak jak cały samochód w kolorystyce takiej czerwonej. Felgi może by zmienić na czarne, czy właśnie czerwone. Czerwone tak nie już, za dużo czerwonego to też wiecie niedobrze, chociaż bardzo lubię ten kolor. To jednak lepiej, żeby po prostu nie przesadzić, bo wtedy może być zbyt czerwono. Ciach. I sprawdźmy, czy już możemy malować. Możemy. Czyli dajmy na kolor ładny czerwony, może trochę ciemniejszy. Okej. Ciemniejszy czerwony kolor. A następnie dajmy tak. To jest na całą karoserię, a to jest nasz spoiler. Już nie musimy go w sumie wyżej dawać. Dajmy go niżej, żeby się później nie pogubić i wiedzieć, co jest 5, a co 10, a co 15. Ciach. I widzicie, teraz jest taki różowy kolor, pod różnym kątem może się zmieniać. A teraz jest ładny czerwony. Tak wygląda moje diabelskie Porsche. Ale wiecie co, czegoś mi tu brakuje. Tu jest coś tutaj jest czegoś za mało. Na mastę już nic nie możemy dać. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze w unikalnych naklejkach. Megablock. Okej, czyli tutaj ta naklejka Megablock nam trochę psuje klimat. Chyba że damy ją w miejsce, gdzie nam kiepsko w sumie wyszedł efekt gradient. Co powiecie na to? Trochę przekrzywimy, żeby wyglądało, że ktoś tam sobie szedł i z dupy nalepił. Okej. Tego już nie będzie widać tak za bardzo. Z drugiej strony... O kurczę, jeszcze możemy sobie tą naklejkę odbić, ale już to nie wygląda zbyt sexy. Ale za to mamy drugą naklejkę odbitą już tak sensownie. Dajmy ją sobie tutaj, jakoś tam inaczej randomowo przekręcimy. Ciach. Okej. Możemy ją przemalować? Możemy ją malować! Słuchajcie, malujemy! Malujemy. Ciach. Wow. Literki ciach. A to co to jest? To jest to. No to dajemy... O kurde, mam pomysł. A co jakby dać na czerwono? Widać. Wow, mam pomysł, ale bania. A co jakby zrobić tak? Tak? Jest po prostu mega. Tylko tak, musimy zrobić ten kolor jednak od spodu, tak żeby pasował.
Okej. Czyli to musi być jakiś ciemny czerwony. Wow. I co powiecie na to? Jest mega po prostu. Tylko jeszcze te literki dostosujemy. Na przykład to jest tło literków, a to są literków. Jest mega. Okej. I wyszło coś takiego. Jak odbijemy tą naklejkę, to już nie będzie wyglądać tak super, ale jest mega. Okej. No i jeszcze co robię? Czasami lubię robić takie małe upiększenia samochodu w postaci malutkich kresek gdzieś na zakończeniach, gdzieś na łączeniach poszczególnych elementów wozu. Jak na przykład ktoś robi blacharkę, to wie, o co chodzi. Ciach. Okej. I tu mamy takie łączenia. Czasami lubię uwidaczniać jakimiś małymi właśnie takimi naklejkami, jak z szykany. Mamy taki pasek dwukolorowy i jego elegancko można zmniejszyć, ale tutaj są jakieś problemy właśnie z dokładnym nałożeniem tejże naklejki. No nic, spróbujmy jakoś to obejść ładnie. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Okej. I o, kurczę. I teraz... A, chyba nam się całkiem zbugowała. Ale dobra. Wygląda na to, że jest całkiem nieźle nałożona. Zobaczmy, jak będzie wyglądać kolor biały. Takie coś. Nie, dajmy kolor czerwony. Mam nadzieję, że nie wyjdzie pajęczyna na koniec. Nie będę dawał ich tak dużo, także nie będzie się to specjalnie rzucać w oczy, ale gdzieś to będzie widoczne, co sprawi, że ten samochód nabierze jakiegoś tam dodatkowego ludzkowego charakteru w moim przypadku. W waszym przypadku będzie to charakter widza ludzkowego. Dobra, no to tak to wygląda. Jeszcze gdzieś tutaj mamy chyba łączenie z przodu, chyba że to już jest całkowicie... Aha, jeszcze mamy tutaj właśnie takie nieciekawy ten gradient. Czy mamy jakąś naklejkę, którą możemy przenieść? Jest, naklejka Need for Speed, ale ona będzie pasowała tylko tu na szybę. W sumie możemy ją dać na górę i wygląda ona tak. Damy ją radę modyfikować? Niestety nie. Odbić możemy? Możemy odbić, ale nie wygląda to sexy. No wiecie co, nie, ja ją sobie schowam. W sumie bardzo mi się podoba ten, nie wiem co to jest. Zasłona przeciwsłoneczna, czy coś w tym rodzaju. Podoba mi się to, podobnie jak w bodykicie do Reventona, też jest właśnie takie coś. Ale niestety dodaje jakąś taką dziwną rurkę białą z tyłu samochodu i nie wygląda to zbyt fajnie. Możecie sobie zobaczyć właśnie w przeglądzie Lamborghini Reventon, jak to tam istnieje sobie. Więc jeszcze tylko na szybkiego zróbmy komiksowy styl włókna węglowego na dachu tej właśnie Porszawy. I teraz opcja jest taka. Mamy niewiele już naklejek stosunkowo, żeby zrobić taki fajny efekt włókna węglowego. Więc czy nam to wyjdzie? Nie, chyba nie będę się w to bawił. Bo musiałbym to pomalować na szaro. To już nie będzie takie sexy. Co ja dzisiaj z tym sexy? Ale spróbujmy, zobaczmy co z tego wyjdzie. Pewnie wyjdzie to co zawsze. Jak się chce, a nie może. Nie, to nie będzie dobry pomysł. Jeszcze czegoś mi tu brakuje. Brakuje mi właśnie was, widzów, żebyście mi powiedzieli w tym momencie: Lucek, a co byś powiedział na to? Ty, to byłby dobry pomysł. Ale w sumie już nie wygląda tak źle. Samochody egzotyczne mają to do siebie, że w sumie niewiele musimy w nich zmieniać, żeby po prostu były ekstra. I tak jest w przypadku tej właśnie Porszawki. Dlatego ja z czystym sumieniem mogę się przenieść teraz do lakierni i nadać jakiś dodatkowy charakter temu samochodowi. Zależy mi na tym, żeby ten efekt gradient nie bardzo był widoczny. Może znajdę jakiś taki kolor, który z dekami go zamaskuje. Wielobarwny nadaje właśnie takie coś. Ale z kolei daje też taki efekt przydymiony dla samochodu. Chociaż
Teraz wygląda ekstra. A zobaczmy, jak cukierkowy będzie się prezentował. Cukierkowy wygląda tak. Znowu jakieś takie... ale to wygląda super. Perłowy. Perłowy zawsze, kurczę, jakiś taki fioletowy wychodzi. Dajmy tak. Okej, teraz wygląda perłowy. Jest jeszcze lekko fioletowy gdzieś tam pod różnym kątem. Ale właśnie zaletą koloru perłowego, farby perłowej, jest to, że zmieniając sobie, właśnie nakładam naklejkę jakiegoś tam koloru, w tym przypadku czarnego, i lakier pod spodem tej naklejki, to jest totalną abstrakcją, bo w rzeczywistości oczywiście nie można takich rzeczy robić. Ściągamy wszystkie naklejki, piaskowanie, lakier, dopiero naklejki, a tutaj zmieniamy lakier bezpośrednio pod naklejkami, ale to jest gra i takie fajne rzeczy możemy tutaj robić. Dzięki temu możemy szybko przemalować swój samochód i zapłacić za to 2000 gotówki. Więc możemy łatwo tutaj zmienić odcień tego właśnie koloru pod różnym kątem. I jest ledwo widoczny, ale jest widoczny i w grze będzie lepiej widoczny w różnych miejscach. W miejscach, gdzie na pewno będzie jakieś inne oświetlenie. Wiecie co? Czerwony jest... Okej, i chyba to działa w ten sposób, że... kurde, nie mam pojęcia, jak to działa. Spoiler nawet możemy sobie pomalować. Czy to działa? Działa. Mimo że ten spoiler nie jest częścią totalnie różną, tylko jest to część bodykitu. Czyli ja chcę matowy spoiler, ale on nie wygląda zbyt sexy. Czy wygląda? Nie, wygląda fajnie. Czyli spoiler mamy fajny, matowy. No i chyba tyle, prawda? Jeszcze tylko dobrać felgi, tak. Ja się zastanawiałem nad felgami czerwonymi, ale czerwone chyba niespecjalnie tutaj teges. Matowe felgi, a co powiecie na chromowane? Dobra, niech będą chromowane. No i tak wygląda moja porszawka. Efekt końcowy myślę, że wam się podoba. Ja chciałem coś takiego właśnie uzyskać. Niezbyt dużo modyfikacji. Jeszcze bym coś tutaj dodał, nie ukrywam. Ale i tak jest już dosyć ładnie. W sumie to mogę wam pokazać na szybkiego, o co mi chodziło z tym oświetleniem w tunelach. Bo ono jednak się troszeczkę różni niż to oświetlenie w garażu czy na dworze przy świetle słońca. Diabelska porszawa. A, nie wiem, czy to w tym tunelu jest dosyć widoczne. W tym tunelu nie aż tak bardzo, chociaż jest już troszeczkę. Ale najbardziej jest to widoczne w tunelu o tym tutaj. Tu jest takie specyficzne oświetlenie. Wow. Nie w tą stronę pojechałem, a to nie szkodzi. W tym miejscu widzicie, że ten samochód, tak jak mówiłem, nawet ten bardziej odwzorowany czerwony jest, staje się jaskrawo-różowo-pedalski. Samochód jest lekko matowy, bardziej matowy. O kurde, nie wiedziałem, że tu słychać śpiew ptaków. Trzeba by kiedyś jakąś wiaturówę skołować. No i to wygląda z deka pedalsko, prawda? Ale jak wyjedziemy sobie na pełne słońce, gdzie de facto większość czasu się znajdujemy jeżdżąc sobie wyścigi, no takie malowanie ma już jakiś sens i jak w mój gust to nawet nieźle trafia. Chociaż ten kolor perłowy czasem trochę mnie wkurza, bo jednak zalatuje takim indigo, fioletem, takim różowatym z gry, która po prostu rozbudza we mnie wszelką nienawiść, czyli Saints Row. No cóż, to był tuning Porsche GT3 RS 4.0, którą dostaliśmy ostatnio z kodu. Wielkie podziękowania dla naszych wschodnich przyjaciół. Ja się z wami żegnam. Był to w sumie dość długi tuning. Mam nadzieję, że was nie znudziłem. Żegnam się z wami i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej!